Miasta jak w Soczewce skupiają wszelkie problemy wodne, zarówno kryzysy wodne związane z niedoborem, jak i nadmiarem wody. Dlatego tak ważny jest zrównoważony rozwój nie tylko miasta jako całej tkanki miejskiej, ale w szczególności zrównoważony rozwój w sektorze gospodarki wodnej. Udało nam się wykonać opracowania, które oceniły miasta pod względem zrównoważonego rozwoju w zakresie sektora gospodarki wodnej. Był to Water City Index. Z roku na rok widzimy, że miasta coraz bardziej są zainteresowane tym zrównoważonym rozwojem i zrównoważonym rozwojem zorientowanym na mieszkańców. Ponieważ woda w mieście jest bardzo ważna, zarówno jeżeli chodzi o do życia, jak i obecnie dla przemysłu czasu wolnego. Przestrzenie, które mają miasta, które można wykorzystać, przestrzenie nadrzeczne, są doskonałym miejscem dla spędzania wolnego czasu w miłym sąsiedztwie wody. Zrównoważony rozwój jest bardzo ważny, dlatego aby sektor gospodarki wodnej, zarówno ten przemysłowy, jak i ten zorientowany na mieszkańców i ich codzienne życie, rozwijał się w sposób prawidłowy, bardzo ważne jest, abyśmy już od podstaw edukowali naszą młodzież, ale również nas dorosłych. Tak, żeby świadomość korzystania z zasobów wodnych była coraz wyższa. Także codziennie, jeżeli używamy wody do różnych aspektów naszego życia codziennego, czuliśmy, że mamy przed sobą najważniejszy zasób, bez którego na co dzień nie możemy żyć. Dlatego korzystajmy z wody w sposób zrównoważony.